wniosku dyrygenta zakiełkowała 14 miesięcy temu. Potem nastąpił proces długiego rozczytywania tej partytury, bo dla nas to nie było łatwe. No i obóz. Obóz, na którym jak zwykle było dużo radosnych przeżyć, ale też i mnóstwo ciężkiej pracy, bo już soliści. No i wtedy właściwie pierwszy raz zobaczyliśmy, jakie to jest fajne, monumentalne, ale i nowoczesne dzieło. Dla mnie największym wyzwaniem są części mszy z partiami solowymi, ponieważ soliści są wolni z naszego chóru i bardzo mnie osobiście brakuje tych głosów w chórze. Po drugie, bardzo im kibicuję, wspieram im i trzymam kciuki i ogromne im biega. To jest bardzo trudne wyzwanie. Wszystkie części tej mszy są piękne i chwytające za serce. Natomiast ja mam swojego faworyta. Jest to część ósma, Agnus Dei, Baranku Boży. Dreszczyk emocji, który przeszywa mnie podczas słuchania czy śpiewania tej części, jest niesamowity i ciężko jest mi o tym mówić, bo to jest tylko takie moje, intymne i chciałabym to pozostawić dla siebie. Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że w repertuarze naszego chóru mamy również inną mszę i tam również dla mnie króluje Agnus Dei, więc to może jakiś sentyment do tej części mszy śpiewanej. Zapraszam Państwa na nasz koncert. Bardzo ciekawy jest ten utwór pod względem harmonicznym, czyli współbrzmień dźwięków, akordów. Poza tym bardzo mi się podoba akompaniament, który uważam, że jest rewelacyjny. No i jak nie patrzeć, jest to również muzyka współczesna i uważam, że jest to coś innego, co do tej pory wykonywał. Zawsze chcieliśmy mieć w repertuarze różne gatunki muzyczne z różnych okresów. Jakiś czas temu zmierzyliśmy się z utworem Konduktu Stanowisk Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, a w tej chwili postanowiliśmy spróbować czegoś nowocześniejszego, coś, co jest mieszaniną różnych stylów, począwszy od archaicznych po współczesne i z przesłankami do sfery. Artystyczna tema. Gdzieś tam w środku w nas drzemie. Ona nas uczula do tego, byśmy byli świetni, piękni i prawdziwi, tak jak przystało na super amatorów, artystów. A poza tym ciekawość. Czy to, co śpiewamy, spodoba się naszej publiczności i ile ich przyjdzie, żeby nas posłuchać? A te gorące brawa, które będą być może skandowane, taki ogromny power nam dadzą na przyszłość takiego kopa, żebyśmy lepiej i świetniej pracowali.